Przenoszę Cię, Krzysiu, teraz na łąkę. Taką łąkę pełną kwiatów. Jest samo południe, środek lata, jest po prostu przepięknie. Jest cudownie, jest czyste, świeże powietrze. Tak się lekko, przyjemnie oddycha. I gdzie sięgniesz oczami, wszędzie są czerwone maki. Po sam horyzont tylko czerwone maki. Ziemię widzisz dookoła, obracasz się, widzisz wszędzie czerwone maki, a nad tobą jest niebo i słoneczko. Powiedz mi, czy są jakieś chmury na niebie, czy nie ma? Bezchmurna. Bezchmurna. A po której stronie ciebie jest słoneczko? Tak jakby z przodu. Dobrze, popatrz mu się tak prosto w twarz i powiedz na głos. Kocham cię, słoneczko. Kocham cię, słoneczko. Co ono odpowiedziało? Jaka była pierwsza myśl? Też cię kocham. No dokładnie, dokładnie. Powiedz mi, Krzysiu, czy pierwszy raz rozmawiasz ze słoneczkiem, czy już rozmawiałeś kiedyś? Pierwszy. Fajna zabawa? Fajna. Dobrze. Słuchaj, Krzysiu, teraz widzisz te maki, czerwone maki. Powiedz mi, czy kiedykolwiek w życiu widziałeś taki ogrom maków tak dużo w jednym miejscu? Nie, pierwszy raz. Pierwszy raz, dobrze. Mhm. Teraz ja policzę do trzech i ty staniesz się jednym z tych maków. 1, 2, 3. Jesteś teraz tym makiem. Powiedz mi, co czujesz, co widzisz. Powiewa mi wiatr. Tak. No i się kołysze tak jakby. Powiedz, jakie to uczucie być takim makiem? No tak nie za ciekawie. Nie za ciekawie. A co ci tu przeszkadza być makiem? Że mnie tak kołysze. Że cię kołysze. Dobrze. W takim razie ja teraz policzę do trzech, a ty staniesz się wszystkimi makami jednocześnie. 1, 2, 3. Teraz jesteś wszystkimi makami. Powiedz mi, o czym te maki rozmawiają ze sobą, o czym mówią, co myślą. Rozmawiają o tym jednym maku. Tak. Że się tak kołysze. Tak. I co jeszcze mówią? No, że one też się tak kołyszą. Aha. I co jeszcze? I... Ja nie wiem, co mówią. Dobrze, tak się przysłuchuj. To wiesz, ty nic nie musisz, tylko się przysłuchuj, co one mówią. Teraz wszystkie informacje od każdego maka płyną, wszystkie informacje do ciebie i wymieniasz się z nimi. Twoje informacje płyną do nich, twoje wszystkie doświadczenia, a ich doświadczenia do ciebie. Jest taka pełna wymiana. Ty im się przysłuchuj uważnie. Ja w międzyczasie wprowadzę Kasię. Kasiu, jesteś gotowa? Jestem. Ja policzę do trzech i ty zaśniesz. 1, 2, 3. I śpisz. Ja przenoszę cię na najwyższy poziom czystej świadomości. Teraz robi ci taki pełny reset na wszystkich twoich poziomach ciał, zmysłów, umysłów, całego istnienia w nieskończoność, nieskończoności poza. Wypełnią cię najczystszą twoją energią, taką wiedzą, ciszą i spokojem. Teraz wchodzisz jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. I tym się stajesz. Teraz przenoszę cię na najwyższy poziom czystej świadomości Krzysia i będziesz pracowała w tle, jak zwykle, a będziesz przyglądać się temu wszystkiemu, co tu się dzieje. Dobrze. Krzysiu, powiedz mi, jakie informacje do ciebie płyną od tych maków? Jakie ty im informacje wysyłasz? Jakie doświadczenia? Jakimi doświadczeniami się wymieniacie?
Nie, nie wiem. Dobrze. To nie ma wielkiego znaczenia, wiesz? Dobrze. Krzysiu, ja teraz policzę do trzech i ty staniesz się czystym istnieniem i będziesz doświadczał wszystkich doświadczeń, wszystkich istnień. Będą z wszystkich istnień doświadczenia będą do ciebie płynęły, czyli od wszystkich ludzi, roślin, zwierząt, istot różnych, minerałów, absolutnie od wszystkiego, co istniało, istnieje i istnieje. Będzie. 1, 2, 3. Teraz płyną do ciebie wszystkie doświadczenia, jakie były, są i będą. Po to, żebyś stał się w pełni świadomy. W pełni wszystkiego świadomy. Żebyś nie musiał niczego doświadczać, bo już pełna wiedza będzie w tobie od tej chwili. Ty się tylko przyglądaj, co się dzieje, jak ta wiedza do ciebie płynie, jak twoja płynie do wszystkich, jak następuje ta wymiana. Czy podobnie jak z makami, czy tu inaczej? Te doświadczenia im mówią, że takim głosem zdenerwowanym tak. Mówią, że jestem nikim. Mówią, że jesteś nikim. Dobrze. Teraz przed tobą stoją te głosy. Jak one wyglądają? Są w takich ciemnych barwach. Dobrze. Ja teraz daję ci pistolet taki specjalny. Zacznij strzelać do każdej tego głosu. Strzelaj i zabij każdy ten głos. Padają? Nie. A strzelasz do nich? Strzelam. No, to dlaczego? Strzelasz, a nie zabijesz? Wiesz, że jak się z pistoletu strzeli, to się zabija. Wiesz o tym, tak? Mhm. To weź i zabij ich. To ja teraz zwiększam moc tej broni i do każdego, do którego sześć, prosto w serce celuj. Każdego, do którego sześć, on musi paść. Pada? Teraz tak. No i bardzo dobrze. Wszystkich wystrzelaj. Wystrzelałem. Dobrze, ja ich zbieram wszystkich do słoneczka. Ty widzisz, jak słoneczko ich spala. Oni znikają, nie istnieją, nigdy istnieć nie będą. Oni sami byli nikim. Nie ma prawa nikt ci mówić, że jesteś nikim. Ty jesteś światłem, ty jesteś istnieniem. Jak można mówić do światła, do istnienia, że jest nikim? To trzeba być nikim. Dobrze. Nie ma ich, nie było, nie będzie, a ty jesteś od nich wolny. Dobrze. Teraz następne. Jakie jeszcze do ciebie płyną doświadczenia, wymiany i co mówią? Nie, nie wiem. Dobrze, spokojnie. Przysłuchuj się. A jak się czujesz w trakcie teraz? Ja zwiększam jeszcze moc przepływu tych wszystkich informacji, doświadczeń. One tak cię wypełniają, uzupełniają całą twoją wiedzę, jaka była ci potrzebna, po to, żebyś był teraz taki, który wszystko wie i wszystko rozumie. Dlatego, że tego ci bardzo brakowało. Teraz płyną do ciebie informacje ze wszystkich poziomów, wszystkich istnień, istot, wszystkie doświadczenia, jakie były, są i będą. I ty się stajesz tymi doświadczeniami, czujesz się spokojny, cichy. I jak się czujesz? Tak spokojnie. Czułeś już się tak kiedyś? Tak. Kiedy to było? A nie pamiętam dokładnie. Ale tak ostatnio tak się nie czułeś jeszcze? Wiecie, ostatnio nie, ale kiedyś tak. Dobrze. Chciałbyś, żeby ten stan był taki zawsze u ciebie? Tak, tak. Chciałbyś, dobrze. W takim razie ja teraz zwiększam ten stan. Taki ciszy, spokoju. Jeszcze bardziej. On wypełnia całe twoje wnętrze, wszystkie twoje ciała, zmysły i umysły. Teraz ten stan wychodzi poza ciebie i robi wielką przestrzeń dookoła ciebie, taką ciszę, spokój, równowagę. I czujesz się cudownie. Jest tak? Tak. Dobrze. W takim razie teraz przenoszę ciebie, Krzysiu, na najwyższą górę świata.
To jest taka góra, która wystaje ponad chmury, ona jest ośnieżona, to są wieczne śniegi, na sam czubek jest równo ścięty jak stół, no i wielkości takiego dużego stołu. Jest ten placyk, ty stoisz na tej górze i pod stopami ta cała góra, tam nisko chmury są, a nad tobą jest niebo i słoneczko. Powiedz mi, Krzysiu, czy to niebo wygląda tak samo jak z ziemi, ładne, takie niebiesiutkie, czy tu jakieś ładniejsze jest, czyściejsze? Takie błękitne bardziej. Bardziej błękitne, dobrze. Słuchaj, tutaj, Krzysiu, są bardzo silne wiatry. Tu są tak silne wiatry, że wszystko, co napotykają na swojej drodze, zamieniają w pył. Obojętnie, co by to nie było. I teraz te wiatry zrywają z ciebie ubranie, a ty tu stoisz nago. I te wiatry zamieniają twoje ubranie w pył. I za tobą robią taką chmurę pyłu z tego ubrania. Teraz te wiatry zrywają z ciebie skórę, mięśnie, wnętrzności, wszystkie twoje myśli, wszystkie twoje ciała, wszystkie twoje umysły, wszystkie byty, klątwy, jakieś karmy, kary, winy, długi karmiczne, zobowiązania, jakieś śluby, pieczęci, umowy. Wszystko to, co kiedykolwiek, w czymkolwiek brałeś udział, całą twoją iluzję na wszystkich poziomach całego twojego istnienia i we wszystkich stronach, wszystkich kierunkach, wszystkich poziomów, nieskończoność, nieskończoności. I to wszystko ten wiatr zrywają, zamieniają to w pył, mieszają to tak, że już nic się nie może z tego odbudować i to wszystko dołączają do tej chmurki po tym ubraniu, a ty tu stoisz jako szkielet. Powiedz mi, Krzysiu, jak wyglądasz jako szkielet? Śmiesznie, zabawnie, czy jakoś inaczej? No tak, jak wygląda szkielet. Ani śmiesznie, ani zabawnie. Dobrze, a poskacz. Poruszaj rączkami, nogami. A teraz wygląda śmiesznie? Tak. Widzisz? Wystarczy się poruszać od razu. Chciałbyś się też pozbyć tego pajaca ze swojego wnętrza, swojego środka? Nie, chyba nie. Chcesz go zostawić? Tak. Ale wiesz, że on cię będzie ośmieszał. Wszyscy będą widzieli, że jesteś pajac, będą się śmiali z ciebie. A, to nie. A widzisz, no to co, chcesz się go pozbyć? Tak. I bardzo mądra rzecz. Teraz wiatr go porywa, zamienia w pył i dołącza do tej chmury. Z tą chmurą miesza i już jest wszystko wymieszane, jak groch z kapustą. Teraz tą chmurę uderza piorun, spala tą chmurę, ona znika, nie istniała, nie istnieje i wszystko razem z nią, całą zawartość, znika i tego już nie ma. Nie ma w ogóle z tobą nic do czynienia. Powiedz mi, czy czujesz ulgę, że się pozbyłeś tego wszystkiego? No trochę tak. Dobrze. Czyli jak się czujesz w sumie? No, tak lekko. Lekko, dobrze. A powiedz, a jak wyglądasz na tej górze? Jako szkielet? Nie, nie. Jak w ogóle teraz wyglądasz, skoro już wszystko zostało spalone? No tak czysto. Czułeś się tak kiedyś? Widziałaś siebie tak kiedyś, czy pierwszy raz? Chyba pierwszy. Pierwszy raz, dobrze. Krzysiu, powiedz mi, czy to jest możliwe, żeby ciało było iluzją, że było, a teraz go nie ma, bo zostało jakby unicestwione, wymazane, bo ty czujesz, że jesteś, ale ciała nie widzisz. No tak, możliwe. A dlaczego to jest możliwe, powiedz? No bo... Mamy duszę. Tak. No i ta dusza nie jest tylko zamknięta w ciele, tylko podróżuje. O, pięknie, to widzę, że ty jesteś w temacie obeznany. No trochę. Ty coś wiesz o sobie. Dobrze, to bardzo fajnie. Powiem ci, że ludzie, którzy myślą, że są ciałem, no są bardzo biedni i nieszczęśliwi. Najczęściej chorują, są słabi. Ludzie, którzy wiedzą, że ciało to jest tylko jak ubranie, a oni są duszą, są istnieniem, to ci ludzie właśnie są bardziej wolni. Tylko potrzebują takiej większej świadomości do tego, żeby być całkowicie wolnym. Bo tylko całkowita wolność daje wielkie możliwości. Bo dopóki w cokolwiek wierzymy i myślimy, że jakieś tam czegoś nam nie wolno, no to wtedy to wszystko nas ogranicza. Jeżeli wdajemy się w jakieś, powiedzmy, rytuały, jakieś przyzwyczajenia, to te rytuały, przyzwyczajenia przejmują moc nad nami i my jesteśmy dalej w niewoli. Wychodzimy jakby z niewoli ciała, a popadamy w niewolę na przykład przyzwyczajeń. No i na przykład ktoś jest niewolnikiem palenia papierosów, na przykład picia alkoholu albo na przykład brania jakichś narkotyków.
To jest przyzwyczajenie, którego zniewala. Najpierw on myśli, ja mogę, kiedy zechcę, ja mogę zapalić, mogę się napić, mogę sobie tam coś poćpać, wszystko tu ja kontroluję. A w pewnym momencie już zauważa, że nie może się powstrzymać i wtedy jest niewolnikiem, no a potem już to coś robi z niego, co chce. Dlatego jest ważne, żeby próbować, ale nie stawać się niewolnikiem niczego, żeby nie zawładnęło nic. Później taki mały papierosik potrafi tak zawładnąć człowiekiem, że człowiek na nic go nie stać, ale na papierosy musi uzbierać, uciułać, czyli jest niewolnikiem. Inny na alkohol, jeszcze inny na narkotyki, a jeszcze inny cholera wie na co. Telefon. No, na przykład, no zawsze jakieś coś można zbierać i zawsze można stać się niewolnikiem czegoś, komputera czy czegoś. To wszystko są uzależnienia tylko. I teraz, jeżeli człowiek nie chce zrozumieć, że uzależnienie go zniewala, no to jest po prostu głupi, no jego się nie da uratować. Ale jeżeli on się obudzi w odpowiednim czasie i powie, zaraz, nie mogę siedzieć cały dzień przy komputerze, nie mogę cały dzień pić wódki, palić papierosów, albo ćpać, albo co jeszcze innego robić, tylko muszę to mieć równowagę. Bo w tym życiu jest najważniejsza na tym poziomie równowaga. Czyli można wszystkiego spróbować, ale musi być to umiar. Jeżeli coś nadużywamy, staje się to fanatyzmem. Tak jak są ludzie w religii fanatykami, tak samo są ludzie w innych dziedzinach fanatykami. Albo inaczej nazywa się to uzależnionymi. Nie można się uzależnić od niczego, dlatego że wtedy traci się w doświadczeniu. My mamy tu biliardy, biliardy rzeczy do doświadczenia i szkoda jest, jeżeli nie doświadczymy w tej materii wszystkiego, choćby po troszkę, tylko doświadczamy czegoś jednego przez całe życie, czyli marnujemy ten czas. Potem wracamy tu z powrotem po to, żeby doświadczać coś innego, coś innego, coś innego. Przy biliardach możliwości są biliardy wcieleń i biliardy lat męczarni w głupocie. Jeżeli jesteśmy świadomi, to możemy w jednym życiu doświadczyć wszystkiego i być wolni, być radośni, szczęśliwi, bo doświadczenie daje nam większe możliwości zrozumienia. Tu chodzi o zrozumienie, żeby zrozumieć coś, a nie żeby stać się tego niewolnikiem. Nie ma znaczenia czego. Można stać się niewolnikiem jedzenia. Masę ludzi od rana do wieczora zajada się, czy to słodyczami, czy czymś innym. To też jest zniewolenie, to też jest patologia. Wszystko, co jest nadmiarem, jest patologią, bo chodzi o równowagę. Równowagę. I trzeba pamiętać o tym, żeby dbać o równowagę. Jeżeli jest równowaga w nas, jesteśmy zdrowi, młodzi, szczęśliwi, radośni i wszystko nam się układa. Wszystko jest bardzo dobrze. Jeżeli jest zachwianie równowagi, no to wiemy, jak to się dzieje. Ludzie chorują, są nieszczęśliwi itd., itd. Krzysiu, zadbaj o swoją równowagę, a zobaczysz, że będzie wszystko dobrze. Tylko to ty musisz regulować tą równowagę. Rozumiesz? Tego nie może mama ani nic inny za ciebie robić, bo oni się na tym nie znają. To chodzi o twoje wnętrze. To ty masz decydować. Nie mogą jakieś cienie mówić do ciebie, że jesteś nikim. Bo jeżeli na to pozwolisz, to oni wrócą. Te już nie wrócą, bo te zabite. Ale inne przyjdą, będą próbowały cię mieszać, motać w głowie. Po co ci to? Ty już wiesz, czego chcesz. Tak. To ty tu jesteś najważniejszy. Nie pozwól, żeby ktokolwiek ci mieszał w głowie. Po co ci to? Po prostu już teraz wiesz, jak to wygląda. Dobrze. Teraz jeszcze możemy zrobić coś takiego. Powiedz mi, ja ci teraz daję takie specjalne okulary prawdy, przed którymi nikt, a nic się nie może ukryć, na żadnych poziomach. I powiedz, czy są jeszcze jakieś koło ciebie byty, głosy, albo cienie, albo cokolwiek. Co? Nie. Widzisz, chodzi o to, że jak ci dałem pistolet i zacząłeś strzelać do tamtych gnojków, to już się teraz boi cokolwiek o ciebie pokazać. Rozumiesz, jak to działa? Mhm. Jeżeli ty jesteś mocny, nic do ciebie nie przyjdzie. Słyszałeś o takim powiedzeniu, że na pochyłe drzewo to i koza wskoczy. Przecież kozy po drzewach nie chodzą, ale jak jest pochyłe drzewo, to ona wskoczy. Tak samo ty, jeżeli ty będziesz zawsze spokojny, będziesz rozważny, ty będziesz decydował,
to nikt ci nie będzie mieszał. A jak ty będziesz tak, nie wiem, nie wiem, ma jak Bóg da, tak będzie, jak ktoś tam zrobi, tak będzie, to zawsze będziesz takim, po którym będą tobie kozy skakać. Tylko o to chodzi. Chodzi o to, żebyś zachował równowagę. Wtedy będziesz coraz mocniejszy, wtedy staniesz się ten. Powiedz mi, czy ty używałeś jakichś tak zwanych używek. O, może w ten sposób, ogólnie powiem. Tak. Bo chodzi o to, że twoja aura jest bardzo zryta i wskazuje na to, że używałeś. I teraz powiem ci coś więcej. Te byty, te cienie, które się pojawiły, które mówiły, że jesteś nikim, to właśnie były od tych używek. Rozumiesz? Aha, rozumiem. Ja kiedyś myślałem, naprawdę, był taki moment, że ja myślałem, że są tak zwane dobre narkotyki i niedobre. No a te, które są dobre, to są dobre, a te, które są niedobre, to są niedobre. Ale gdy zacząłem się tym zajmować, doszedłem do wniosku, że nie ma dobrych. Dlaczego? Dlatego, że są takie, które nam na przykład uspokajają nerwy, które nas wyciszają, które nam dają pewne zrozumienie, ale one nas powolutku przejmują. Jakby duch tych roślin przejmuje nas. I potem najpierw nam coś daje, jakąś iluzję, jakieś samopoczucie czy coś, obojętnie nawet taka zwykła głupia niby trawka. To nie jest takie całkiem głupie. I teraz chodzi o to, że w pewnym momencie duch tego czegoś zaczyna zawładnąć nami. I gdy my się buntujemy przeciwko niemu, wtedy on zaczyna właśnie mówić, jesteś nikim, jesteś byle kim, tu, tego. I ty wtedy, jeżeli uwierzysz temu komuś, to ten ktoś cię kładzie na ziemię. Co ty wtedy robisz? Jeszcze częściej sięgasz po używki, bo wtedy masz taką iluzję bezpieczeństwa, że ty się dobrze czujesz, że ty jesteś pod opieką tego. Ja ci powiem, kiedy ja się o tym dowiedziałem. Był taki moment, to chyba Strassman wydał książkę DMT, nie wiem, czy to czytałeś to i słyszałeś o nim, nie? W każdym razie to jeden tam z tych naukowców amerykańskich, którzy zbadali wpływ, jak to się mówi, chyba serotoniny czy jakoś, halocygen to jest. I okazuje się, że nasz mózg to w nocy produkuje sam, po to, żebyśmy właśnie mogli podróżować po tych wszechświatach wszędzie. I że to jest pożyteczne, to jest dobre, okazało się. No oczywiście stracił pracę i tak dalej, i tam ci też wylecieli, no bo koncernu to nie pasowało. Ale w sumie ja ich oceniłem wszystkich źle, oceniłem źle tych, co ich wywalili, a potem zrozumiałem, że oni nieświadomi, oni to dla pieniędzy zrobili, ich usunęli, a tak naprawdę dobrze zrobili, dlatego że to była tylko jedna strona tego medalu, że to było takie dobre. Jedna. A druga to były ofiary, które później są jakby ofiarami tych duchów. No takich, można powiedzieć, opętań. Można tak to nazwać nawet w takim języku naszym ziemskim, luźnym. I co się okazuje? Okazuje się, że ja miałem pewną roślinę w domu. Ta roślina sobie stała. Sobie po prostu stała. Ja jakby, no można powiedzieć, że w pewnym sensie nie miałem pojęcia o tym. Tak jak masz różne kwiatki w domu sobie. No kupiłem tam jakieś coś, tam miałem, no jest sobie. I kiedyś, pamiętam, robimy sesję i to właśnie z tą Kasią, która jest tutaj teraz medium u ciebie i obserwuje twoją przestrzeń. Rozumiesz? I Kasia mówi do mnie, słuchaj, koło ciebie jest bardzo potężny jakiś duch, jakaś istota, ale przepotężna jest. Ja mówię, tak, rozejrzałem się i jakby nie widziałem tego, tej istoty. Ale zrobiłem taki myk, wziąłem aparat fotograficzny i zrobiłem parę zdjęć w różnych konfiguracjach, w różnym ułożeniu i na każdych zdjęciach wychodziły te same kule światła. I zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. Zacząłem rozmawiać z tą rośliną, która była za mną i okazało się, że to jest roślina, która jest właśnie halucygenna. Aha. I ja zacząłem rozmawiać z jej duchem. No i właśnie ten jej duch jakby no, przedstawił się jako ktoś ważny i potrzebny. Zasięgnąłem informacje na temat tej rośliny, no i okazało się, że rzeczywiście jest to prawdą. I sobie myślę, zaraz, jak? Jeżeli to jest duch, jeżeli to jest taka potężna istota, to teraz każdy, kto używa tej rośliny, staje się jej niewolnikiem. Czyli dopóki nie używa, to ona jest jako potężna istota. A jeżeli zaczyna używać tej rośliny, to wtedy staje się jej niewolnikiem. Ja oczywiście jakby nie stałem się tego niewolnikiem, ale zrozumiałem, o co chodzi i no delikatnie mówiąc, no pozbyłem się tej roślinki
I kiedyś zrobiłem takie właśnie badanie, pytając się medium, czy jest koło mnie jakaś istota, jakiś duch. Nie, nie ma. Czyli już się przykolegowała ta roślinka, już się znalazł ten duch po to, żeby mi podpowiadać, żeby mi najpierw niby pomóc, a potem mnie przejąć. Rozumiesz? Tak. Dopiero to zrozumiałem wtedy, gdy zacząłem badać w ogóle te tematy. Bo ja tak naprawdę jestem takim, powiedzmy, badaczem. I teraz tak. Okazuje się, że wielu ludzi, którzy mają różne wizje, czarnegują, no i tam mają jakieś kontakty z istotami, i tak dalej, wiele osób, których zajmuje się nawet niby tą psychoterapią, okazuje się, że oni wszyscy mają swoje byty. Mają swoje byty, którym jakby podlegają i którymi są niewolnikami wręcz. I największymi niewolnikami tych bytów to są egzorcyści, ale i hipnotyzerzy, i inni chirurdzy fantomologiczni też mają swoich bytów. Tylko teraz wszystko zależy od tego, na ile ten człowiek jest świadomy, który korzysta z tych bytów. Jeżeli on jest świadomy, to on wtedy może korzystać z takich bytów. Jeżeli on jest nieświadomy, tylko ma dla nich uwielbienie, że ma, jak to niektórzy mówią, ja mam świetliste istoty, które mnie prowadzą i tralalala, no to od takich trzeba dawać dyla jak najdalej, bo każdy może ubrać białą szmatę na siebie i udawać białego, nie? No, tylko że chodzi o to, żeby tu zrozumieć, że ten świat, ta przestrzeń jest dla ludzi wolnych. Ale teraz jest bardzo dużo takich rzeczy, gdzie my chcemy spróbować, gdzie my chcemy doświadczyć, bo po to, żeśmy przyszli na tą ziemię, na tą przestrzeń, tą gęstość materii, żeby doświadczyć, po to, żeśmy weszli w ciała, żeby doświadczyć czegoś. Żeby być w ruchu, żeby coś doświadczyć, żeby poczuć, posmakować. Mamy tam trochę tych zmysłów. Co prawda mówi się o 5, a ja mówię o wiele więcej jest, tylko że my korzystamy z 5, a niekiedy nawet z tych 5 mało kto korzysta, tylko może korzystają tam z 1 albo 2. Także to jest coś takiego. I teraz chodzi o to, że jeżeli doświadczasz, to ty wzrastasz, jak doświadczasz, w jak największych ilości zmysłów. Ty rozumiesz, o czym ja mówię? Tak, tak. To bardzo mnie to cieszy. Chodzi o to, żebyś ty doświadczał jak najwięcej. Czyli jeżeli będziesz jadł codziennie tą samą zupę, to co to będzie za doświadczenie? Jeżeli ty będziesz jadł ciągle nowe danie, to ty będziesz ciągle kosztował jakichś nowych smaków, weźmiesz nowe doznania, nowe przyjemności. Dlatego sięgasz po czekoladę, dlatego sięgasz po coś słodkie, kwaśne, czy takie, czy siakie, po to, żeby złapać jakiś smak, jakąś przyjemność. I tak naprawdę to chodzi o te odczucia, to, co ty odczuwasz. Przez dotyk, przez smak, przez słuch, bo słuchasz muzyki, która sprawia ci przyjemność, patrzysz się na krajobrazy, które sprawiają ci przyjemność, kwiaty czy coś, przez zapach, węch. To są zmysły, z których masz korzystać. I teraz, jeżeli nie korzystasz z nich wszystkich, to twoje życie jest biedne, ubogie. Zgadzasz się ze mną? No tak. Teraz chodzi o to, że jeżeli korzystasz z wszystkiego, jesteś otwarty na wszystko. Nie, że to złe, to B, to takie. Nie, wszystko jest dobre, bo słuchaj, 10 dekoszynki jest dobre? No tak. A jak zjesz 10 kilo, to będzie dobre? No już nie. Rozumiesz, o co chodzi. Tak samo nóż. Nóż można nim zabić, ale można chleb posmarować. I teraz chodzi o umiar. Jeżeli z umiarem jesz szyneczkę, nigdy ci nie zaszkodzi. Jeżeli jesz z umiarem czekoladę, nie zaszkodzi. Jeżeli się obejrzesz czegoś jak tego, no to wiadomo, że może źle skończyć. I tak samo jest ze wszystkim. Tu chodzi tylko o umiar. Więcej nic. Jeżeli zachowasz umiar, wtedy twoje życie stanie się bogate, radosne, szczęśliwe, bo ty będziesz miał ciągle nowe doznania. Nie te same, nie stare, ciągle nowe będziesz miał, bo ty będziesz chciał wiedzieć coś, będziesz chciał coś zrobić, będziesz kreatywny, będziesz coś tworzył, rozumiesz? To będzie ci sprawiało przyjemność i ty będziesz stawał się coraz w tym doskonalszy. A jeżeli ty nic nie będziesz robił, to ty przez stagnację zaczynasz upadać. Nic ci nie cieszy, nic ci nie podoba się i to życie takie staje się mdłe. Tak. Czyli jak już sam zauważyłeś, to od ciebie zależy, czy to życie jest radosne, wesołe, cudowne, czy ono jest właśnie byle jakie. Tak naprawdę to wszystko, co się dzieje z tobą i dookoła ciebie, to ty sam tworzysz.
swoją postawą, swoim zachowaniem, swoim myśleniem. Tak, tak, wiem, to jest tworzenie tej świadomości, znaczy przyciąganie myślami w ogóle. Dokładnie, dokładnie. Co myślisz o sobie, tym jesteś. Co myślisz o wszystkich ludziach dookoła ciebie, tacy oni są. Jak myślisz, że oni są wspaniali, że oni są mądrzy, to tacy cię otaczają. Jak myślisz, że to są głupki, cwaniaki, nie wiem jeszcze ktoś, to tacy są. I później mówisz, nie mam przyjaciół, bo sami są tacy. Ale właśnie dlatego, że ty mówisz, że oni tacy są, to oni tacy są. Tak. Dlatego, że to ty decydujesz. Jeżeli ty mówisz na przykład, a ja bym chciał, ale ja nie mogę. No to jak możesz cokolwiek osiągnąć, skoro ty już powiedziałeś, że ty nie możesz? Jakby już się skazałeś. Mhm. Nie ma rzeczy niemożliwych. Przecież jak byłeś małym dzieckiem, to nie umiałeś chleba sobie ukroić. Nie umiałeś napisać cokolwiek. Nie znałeś alfabetu, ale powoli uczyłeś się. Trochę tam kreśliłeś, bazgrałeś, ale w końcu się nauczyłeś. Dzisiaj bez zastanowienia to robisz. I tak samo musisz się uczyć wszystkiego następnego. To nie jest tak, że jak już się nauczyłeś czytać i pisać, to wszystko umiesz. Nie. Całe życie, dopóki będziesz żył, będziesz ciągle poznawał coś nowego i będziesz się tego uczył. I teraz chodzi o to, żeby czerpać z tego przyjemność. Żeby nie robić tego za karę. No tak. Dlatego, że przyjemność to sprawia dopiero wtedy, gdy się tego nauczysz. Ale gdy się tego uczysz, to nie ma przyjemności. Ja jeszcze nie widziałem takiego, co by miał przyjemność z nauki na przykład języka jakiegoś obcego w trakcie uczenia. To jest przecież coś strasznego, ale gdy już załapiemy i już posługujemy się tym językiem, ile to nam sprawia przyjemności, jakie to nam daje możliwości. Mhm. To o to chodzi. To chodzi o to, żeby czerpać przyjemność z tych doświadczeń. Czyli zdobywamy nowe doświadczenia, coś zauważamy, dowiadujemy się na ten temat jak najwięcej, zaczynamy wzbogacać się i potem czerpiemy z tego radość i przyjemność, z tej wiedzy, z tej umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Proste, nie? No tak. Dobrze. W takim razie znowu jesteś na tej górze i na tej górze tylko widzisz śnieg, widzisz, ale ciebie nie ma. Siebie nie widzisz, ty jesteś na tej górze jako energia. A dookoła ciebie jest ta góra, chmury, niebo, słoneczko. I teraz słuchaj, Krzysiu, ja ci pokażę coś, że nie tylko twoje ciało jest iluzją. Ja ci pokażę, że to wszystko, co ty teraz widzisz, jest iluzją. Jak myślisz, jest możliwe, że góra i chmury są iluzją? Tak. Ale niebo i słoneczko też iluzją, czy nie? No też. O, no to coś mnie zaskoczył. No ale dobrze, nie ma sprawy. Ja policzę do trzech, zniknie cała iluzja. Zostanie tylko to, co jest prawdą. 1, 2, 3. Powiedz mi, co widzisz, co słyszysz, co czujesz, gdzie jesteś, kim jesteś, co się stało? No na tej górze dalej. Dobrze, jesteś na tej górze, jak ta góra wygląda? No dalej, słońce, chmury są. Nic nie zniknęło, tylko dalej to wszystko jest? No tak. A ty jesteś? No nie, ja już nie. Dobrze, Kasiu? Tak. Co się stało, że nie zniknęła iluzja? Powiedziałem, że zniknęła cała iluzja. Coś ukrycia? Tak, tak, właśnie szukam czegoś. Coś jest przestawione. Zobacz, gdzie to jest? Co to jest? Już to mam. Jest coś w głowie, takie kryształowe albo lustrzane koło. Tak. Jakby odbicie. Dobrze. Krzysiu, chciałbyś, żeby cię to wymontować, żeby to ci nie fałszowało świata? Oczywiście. Dobrze, wymontuj, Kasiu, wszystko, co jest z tym związane. To coś z powiązaniami? Mhm, tak. I ze wszystkim, na wszystkich poziomach ciał i zmysłów nieskończoności. Masz to? Tak, mam. Teraz powiedz, co to jest, jak to wygląda? To jest takie koło, właściwie kula. Tak. W środku jest jakby takie lustra. Tak. I to ma powiązania faktycznie przez
różne rzeczywistości jakby. Tak. Bo te sznury odchodziły gdzieś. Ale to jest coś, co on nabył sam. Sam? Czyli sam stworzył sobie to? Z jakiegoś takiego dymu brudnego. Dobrze. A, czekaj, to już też. Rozumiesz, Krzysiu, teraz już? No czyli nie bardzo, skąd to się wzięło? No bo tu już Kasia powiedziała, nieświadomie powiedziała właśnie z dymu brudnego, czyli... Aha, teraz już czaję. Czyli z tymi używkami wciągnęłeś ten cały brudny świat, rozumiesz? Rozumiem. I stworzyła się taka cała sieć tych informacji, tego wszystkiego, który cię wciągnął w to i zniewolił. I tutaj dotykamy właśnie sedna, jak to wygląda. To właściwie jest to, o czym ja mówiłem wcześniej. To myśmy rozmawiali, to ja ci mówiłem o tych właśnie konsekwencjach, jakie po używkach powstają. Ale tu mamy namacalny dowód i ja teraz daję ci, Krzysiu, takie okulary, prawdy, dostrajam je i ty bardzo wyraźnie to widzisz, co Kasia trzyma. Całe to właśnie uzależnienie z powiązaniami. Zobacz, jaką to ma strukturę. No to jest taka kula. Tak. Z takimi jakby parzydełkami. Taki, o, tak, tak, tak. Widzisz? Pięknie widzisz. Bo te parzydełka właśnie, one jakby zarażały i ciebie jakby osłabiały, jakby to powiedzieć, znieczulały, jakby odrętwiały ciebie. Odrętwiały po to, żeby przejmować twoje następne jakby części umysłu, ciał, zmysłu i tak dalej. I to jest jeszcze nic, bo to nie jest teraz tylko tu w tej rzeczywistości, bo to jeszcze schodzi te niskie wibracyjne jakby astral i takie niskie światy. Tak, ale ja tam widzę nawet takie dół, ta podstawa, jakby taka czarna gdzieś, jakby dawnych jeszcze tak. Innych żyć naskładało. No to jest cała konsekwencja tego. Tak. Krzysiu, ja teraz chcę, żebyś ty to obejrzał całe po to, żebyś zrozumiał, o co chodzi właśnie. Jak sam trafiłeś na to, że właśnie w wyniku tych twoich używek, ale nie tylko w tym życiu, w innych, we wszystkich, żebyś zobacz całość właśnie. Ja od razu otwieram taki ekran przed tobą, jak w kinie i ty widzisz tam inne życia, gdzie byłeś właśnie może jakimś szamanem, może byłeś jakimś kimś, kto właśnie też miał kontakty przez takie narkotyki, ja wiem, jak to nazwać, psychodeliki właśnie z innymi istotami, duchami, roślin. I zobacz właśnie, jak to wszystko budowało się, ta twoja cała historia, właściwie nie twoja, tylko tego czegoś. Mhm. Opowiadaj, jak tam widzisz to, jak to rozumiesz. No, że połączyłem się z innym światem. Tak. Tym takim zniekształconym. Dokładnie. Takim ogłupiającym. Ale niesamowite to jest. Słuchaj, ja to wszystko wiedziałem, ale teraz to jest taka wykładnia, że po prostu no ręce opadają. Jaki to jest system zniewolenia. Popatrz, jak to wszystko jest połączone, jak to niesamowicie się wszystko dokładało w każdym życiu, jak to się budowało, rozbudowywało. Mhm. Cała machina. Widzisz, i w tym życiu właśnie ponosiłeś jakby konsekwencje, ale i też dalszą część tego. To jest niesamowite. A ja się chciałem spytać jeszcze coś. Tak? Jaki kolor ma moja aura? Tak z ciekawości. Kasiu, zobacz. Opisz Krzysiowi, jak wygląda jego aura w tej chwili. Powiem tak. Najpierw szukam takich ładnych kolorów. Mamy nałożone jakby na... Wiesz co, dwie aury mi się nakładają. Jedna na drugą. Musiałabym zdjąć tą... Może powiem, jaka jest ta bez używek, co? No bez, to czysto. To teraz ja zdejmę sobie tą. I teraz mam tak. Fiolet ze złotym. Bardzo dużo. I trochę zieleni. A to na to jest przyciągnięte szary taki dym. I to jest przysłonięte.
Czyli jest ci to niepotrzebne, bo powiem ci, że szkoda. No tak. Nie, To można to szkoda. odłączyć? Teraz chodzi o to, że Krzysiu, podejmij ty decyzję, co ty chcesz, bo dokładnie zrobimy to, co ty chcesz, tak jak ci powiedziałem. Jeżeli chcesz sobie coś zostawić, żeby tam później ci tam dalej to szkodziło, no to my ci zostawimy. Jeżeli chcesz usunąć, usuniemy. Jeżeli chcesz, żeby cię oczyścić, zdjąć tam te pozostałości, wszystko spalić, słoneczko bezpowrotnie, tak zrobimy, ale ty decydujesz. Oczyścić wszystko. Dobrze, Kasiu, w takim razie zdejmujesz to wszystko. Tak. Żeby Krzysiu jako istota był całkowicie czysty, a to resztę wszystko zbierasz do słoneczka i słoneczko to spala. Poszło spalone. Nie istnieje, nie istnieje. Nigdy istnieć nie będą. Krzysiu, co poczułeś w tym momencie, gdy Kasia to zdjęła z ciebie? No, taką czystą aurę. Widzisz, to działa, właśnie o to chodzi. Dobrze. Tutaj mamy pewne zaszłości u ciebie i te zaszłości spowodowały, z tego co ja widzę, pewne zaburzenia, bo zaburzenia w aurze to zaburzenia w ciele. Zaburzenia w ciele to choroby. Tak. Ponieważ u ciebie bardzo zostały zamieszane te wszystkie. Chodzi o to, że ja uważam, żeby się bawić energiami, to trzeba być bardzo, bardzo mocny. Bardzo mocny. Jeżeli jest się słaby, a bawi się takimi energiami, wtedy różne świństwa, różne paszkwile w człowieka wchodzą i wtedy dzieją się straszne rzeczy, dlatego że stajemy się niewolnikiem. Potem nie możemy sobie dać rady z nimi, bo oni, no, korzystają z naszej energii, my jesteśmy coraz słabsi, oni coraz mocniejsi. I to jest takie uciążliwe. Dlatego jest takie bardzo ważne, żeby być, tak jak ja powiedziałem, świadomym i żeby zachować umiar, żeby nie zrobić żadnego ustępstwa w niczym, żeby nie pójść w nic w nadmiarze, żeby to coś nie przejęło władzy i kontroli. Później, żebyśmy się nie stali uzależnieni. Obojętnie od czego, jeżeli będziemy uzależnieni od cukru, od słodyczy, wiadomo, że rozbudują się w nas kolonie kandida, które nam wyczynią takie spustoszenia w organizmie, że na pewno źle skończymy. To nawet nie ma dwóch zdań. No, bo wiadomo, że co robią bakterie? Zjadają to, co ma wartości. A co robią? Kupę. I zostaje nam kupa, ta, która w krwi wszędzie krąży, kupa tych bakterii. Taki syf. Syf dokładnie. Jemy, my cierpimy z tego powodu, tylko dlatego, że ja, jak niektórzy mówią, ja nie mogę się oprzeć słodyczy. Jak widzę czekoladę czy cukierki, ja muszę zjeść kilo, bo ja nie mogę. Dopiero jak zjem kilo, to czuję się dobrze. No tak, czujesz się dobrze, bo te bakterie wołają o to cukier, ich jest tam miliardy, one muszą się najeść i nie dadzą ci spokoju, dopóki się nie najesz. Najesz się, one już ci dają spokój, ale potem masz za to kilo kupy w organizmie, które krąży i cię zatruwa i masz różne problemy. Do człowieka się mówi, tłumaczy, a on tego nie rozumie. Dlatego to jest takie ważne, że jeżeli zadbasz o umiar u siebie, ja u siebie zastosowałem taką fajną sztuczkę. Jeżeli miałem ochotę na słodkie, to wtedy jadłem pomidora. Aha. No i mój organizm na przykład niekiedy mnie aż prosił o to, bo to nie są żarty, aż niekiedy mnie prosił o to, żeby jakąś tam czekoladkę sobie chociaż zjeść, przecież to takie fajne, dobra. A ja mówię, w porządku, zjem pomidora, ale ja pomidora nie chcę, mówi. A ja mówię, no to nie dostaniesz nic. No i w ten sposób zaczął się uspokajać. I potem już nie było czegoś takiego, że ja kupowałem po 15-20 czekolad, leżały sobie w szufladzie i oczywiście ja, nie, że ja codziennie musiałem zjeść, ale przykładowo zasałem, no to zjadałem całą. Całą, aż już mnie zemdliło, wtedy już był spokój, czyli paszkwile się nażarły i było dobrze. Potem jak ja to zrozumiałem i zastosowałem taką sztuczkę, że odwrotnie, zawsze to, co niby organizm mi chciał, to ja mu nie dawałem, tylko dawałem zupełnie coś odwrotnego. W ten sposób on już zobaczył, że nie dostanie i mój organizm zaczął się jakby sam bronić przed tymi paszkwilami. Zaczął ich usuwać, nadmiar. Jak usunął nadmiar, to potem ja przychodzę do szuflady, patrzę się, dalej to jest 10 czekolad. Kiedy ja ostatnio jadłem czekolady? Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ja ostatnio jadłem. A do dzisiaj leżą w szufladzie, już chyba się postarzały, z rok czasu już leżą i to naprawdę bardzo dobre czekolady, najwyższa jakość. No paszkwile to aż by, nie wiem, aż ślina by im ciekła, jakby je widział.
Naprawdę, nie ruszają mnie te czekolady. Ale zapewniam was, że naprawdę są najwyższej jakości. W każdym bądź razie tu chodzi o to, że człowiek nie chce niczego. Jesteśmy istotami światła. My nie chcemy niczego, ale jak się zabrudzimy, wtedy powstają w nas różne energie, programy, byty, różnie to można nazwać. I to są pasożyty, nieważne czy energetyczne, czy fizyczne, one zaczynają czegoś chcieć. Zależy jakie kolonie, jakie to są grupy. Ale ja ci jeszcze, Krzysiu, skoro o tym mówię, to ja ci pokażę, jak to wygląda, bo to mowa to raz, a doświadczenie to dwa. Teraz daję ci takie specjalne okulary prawdy i ty widzisz swoje ciało, widzisz tak, jak widzisz przez rentgen. Całe normalnie fizyczne ciało widzisz i w środku widzisz wszystkie kontury wszystkich swoich wnętrzności, jelit, wszystko. I teraz na czerwono świecą wszystkie bakterie, kolonie Candida. Na czerwono. Ile jest tego? Gdzie się to świeci? W jelitach chyba. No właśnie. Dobrze. A teraz na przykład widzisz jakieś tam owsiki. Są jakieś owsiki na zielono świecą. No są. Glizdy na niebiesko są? Są. Popatrz, to jest wręcz straszne. Nawet się nie zdawałeś sprawy z tego, że ty karmisz te pasożyty, a teraz widzisz wszystkie pasożyty, jakie w tobie są i one świecą na czerwono. Wszystkie. Zrobiło się czerwono? No tak. Rozumiesz teraz? Mhm. Teraz to ich karmisz, a oni wpływają na twój umysł. Jak ich zabijesz, to będziesz miał ciszę absolutną. Aha. Czy teraz wiesz, jak to się dzieje? Tak. To są pasożyty fizyczne, a ich umysły to są pasożyty energetyczne. I dlatego ty jesteś ich niewolnikiem. Czyli ty jesteś tak zwany ty, ale nie ty. Rozumiesz? Rozumiem. Słuchaj, chciałbyś zabić to wszystkie te pasożyty sobie? Oczywiście. Dobrze. Kasiu, ja teraz daję ci takie specjalne sito energetyczne i teraz tym sitem przejdź i zbierz wszystkie pasożyty z Krzysia. Zakładasz od nóg, przekładasz Krzysia przez to całe sito, przez cały przechodzi w jego środek i teraz przez głowę do góry podnosisz i wszystkie pasożyty masz fizyczne, no. Wszystkie w tym. Krzysiu, zobacz, ile tam w tym sicie tego jest. Dużo. Widzisz? I teraz to wszystko, Kasiu, dajesz do słoneczka, słoneczko to zjada, spala, to znika, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A ty, Krzysiu, tego jesteś wolny. Powiedz, co czujesz w związku z tym oczyszczeniem? Oczyszczony tak w środku. A jak się czujesz? No tak lżej o wiele. Rozumiesz, jak to działa? Tak. My teraz zakładamy ci taką energetyczną kroplówkę. Mhm. I Kasia ci podłącza i ta kroplówka będzie cały czas takie antidotum uwalniać ci do krwi. I gdy się pojawią u ciebie jakiekolwiek pasożyty, czy energetyczne, czy fizyczne, to ten płyn będzie zabijał je, rozpuszczał, a twój organizm będzie je wydalał. No tak, czyli taki lek. Przyjmujesz tak? Tak. I tak jest. Dobrze. Ale to będzie się cały czas działo. A teraz jeszcze, czy chciałbyś, żeby ci zrobić taki detoks, żeby ci oczyścić z wszystkich tych śladów po tych wszystkich używkach, obojętnie czym, wszystkie, żeby już ci oczyścić, żebyś był całkowicie czysty i wolny, żebyś mógł zacząć nowe życie. Pewnie. Dobrze, w takim razie teraz jesteś w naszej apteczce i tutaj jest taka wanna o strukturze kryształu. Ja napełniam ją wodą, taką właśnie wodą o strukturze kryształu. Zdaje taką specjalną moc, takie programy, ona zrobi ci pełny detoks. Kasiu, włóż tam Krzysia do tej wody i zanurz go całego. Tak. Teraz woda wchodzi, Krzysiu, w wszystkie twoje struktury, wszystkie ciała, zmysły, umysły, w każdą komórkę i wszystkie części komórki. Na wszystkich poziomach całego istnienia. I teraz ja zwiększam biliardkrotnie, 100 biliardów krotnie. A teraz w nieskończoność moc tej wody i robi pełny detoks u ciebie. I wszystkie brudy z ciebie wychodzą teraz na zewnątrz. Powiedz, Krzysiu, jak to wszystko wygląda? No woda mnie wypełnia. Tak?
I ten taki syf, jakby to powiedzieć, tak ucieka. Bardzo dobrze. Teraz wszystko ścieka z ciebie, ja dolewam teraz czystej wody i ten brud spływa do Matki Ziemi. Matka Ziemia na bieżąco każdy kawałek zjada, spala, on znika, nie istnieje i cały czas ten proces przepływa, takie oczyszczania. Jak już będziesz świecił cały takim czystym światłem, Krzysiu, to mi powiesz. A ja cały czas zmieniam wodę, dolewam i zwiększam jej moc. Miliardkrotnie w nieskończoność. Potężną moc. Chyba już. Kasiu? Tak. Dobrze, wyjmujesz teraz Krzysia, ja go prysznicą opłukuję. Wszystkie brudy, wszystko z niego spływa. Teraz ta woda jeszcze przenika przez jego wszystkie wnętrza. Wszystko spłukuje do wanny. Ty go stawiasz z boku jako czystą istotę. Ja spuszczam wodę do Matki Ziemi, opłukuję prysznicę. Wszystkie reszty, wszystko spłynęło. Matka zjada, spala, to znika, nie istniało, nie istnieje, nic nie istnieje. A Krzysiu jest od tego wolny już na wieki i od tej pory jest absolutnie czystą istotą na wszystkich poziomach. Powiedz mi, Krzysiu, jak się czujesz? Lekko i świeżo. Bardzo dobrze. Krzysiu, na tym kończymy tą sesję. Bardzo ważną rzeczą jest, żebyś ty przesłuchiwał tą sesję. I słuchaj tą sesję codziennie, chociaż po kilka razy, albo chociaż raz, jak nie możesz po kilka. Słuchaj ją jak najczęściej. Relaksuj się i słuchaj. Bierz udział we własnej sesji. Utrwalaj ją, przerabiaj ją. Tak. Dlatego, że ona da ci taką moc, żebyś ty to wszystko przezwyciężył, bo ty teraz musisz się nauczyć tego nowego życia, bo jesteś absolutnie czysty i nowy, rozumiesz? Ale musisz się tego nauczyć. Musisz jakby utrzymać te swoje wibracje wyżej i już nigdy nie będziesz tym, kim byłeś. Rozumiesz? To się cieszę bardzo. I właśnie ja też się bardzo z tego cieszę. Myślę, że warto było czekać na ten czas. Jeszcze mam taką prośbę, bo chciałem sprawdzić stan zdrowia mojej babci. Tak. Jest w szpitalu i chciałem się o nim spytać. Dobrze, ale mama wcześniej nie powinna była przeszkadzać, tylko czekać na sam koniec tym, a już w trakcie sesji już mama przeszkodziła. Nie wolno tego robić. Dobra. W takim razie, Kasiu, teraz przenoszę cię do szpitala, jesteś przy babci Krzysia i zobacz, jaką energetykę ma. Babcia, jak się czuje, jak wygląda? Na czerwono, nie wiem, nie widziałam tak jeszcze. Czerwony to jest stan zapalny. Zobacz, w którym miejscu jest. Cała jest czerwona. Dobrze, teraz stoi przed tobą dusza babci. Zapytaj się, co się dzieje, o co tu chodzi. Kurczę, ale dusza też jest na czerwono. O, to zapytaj się duszy, co się z nią dzieje? Mówi, że się dusi. Dobrze, ja teraz przenoszę ciebie i duszę i babcię do tego czasu, kiedy coś się zaczęło dziać z tym związane programem. Zobacz, o co tu chodzi. Jestem jakby we krwi. Czuję zapach krwi. Morze krwi. Dobrze, ja wiem już, o co chodzi. Zapytaj się duszy i babci, czy chcą, żeby ich oczyścić. Tak. Dobrze, na mocy wolnej woli ja biorę teraz babcię z jej duszą, całą karmą ze wszystkim, do centralnego słoneczka, ustawiam centralne słoneczko specjalną energią, którą jeszcze wzmacniam biliardkrotnie w nieskończoność. Oczyszcza babcię i duszę całkowicie do zera i od razu to wszystko spala, to znika, nie istniało. Nie, nigdy istnieć nie będzie. A babcia i jej dusza są od tego wolne. Biało się zrobiło. Dobrze. I teraz zapytaj się duszy, czy wszystko już jest dobrze i czy będzie... Tak, bardzo dziękuję, szczęśliwy. Dobrze, w takim razie oczyszczamy jeszcze łóżko w szpitalu. Całą przestrzeń dookoła wypełniamy taką czystą, piękną energią, żeby babcia wróciła do domu zdrowa i szczęśliwa. Oczywiście, jeżeli będzie tak chciała.
bo tu wolną wolę zostawiamy babci. Ale babcia podejmie jaką decyzję. Dobrze. Krzysiu, myślę, że to jest dobrze. Masz jeszcze jakieś życzenie, czy to jest wszystko? I teraz mogę zadać jeszcze jakieś pytania? Tak, tak. Jak pozbyć się tej dezorientacji takiej wewnętrznej? To znaczy, słuchaj Krzysiu, zostało wszystko naprawione i teraz chodzi o to, że tu... Czy nie wracać już? Nie wracać do niczego. To, co było, już nie ma, więc już nawet nie myśl o tym. Jasne, dobra. Nawet jeżeli będziecie na myśl próbował coś przewracać, to pamiętaj, powiedz tak, tego nie ma już. Nie ma, bo myśmy już to oczyścili wszystko, rozumiesz? Tak. Dobrze by było, żebyś ty zajął się czymś. Ty masz jakąś pracę? Nie, na razie się uczę jeszcze. Uczysz się, dobrze. Powiedz mi, co ciebie interesuje? Muzyka, malarstwo, rzeźbiarstwo, czy coś? Czym ty się interesujesz? Muzyka, fotografia, zwierzęta, trochę podróże, no i tyle chyba by było. Dobrze, więc słuchaj, wybierz sobie coś z tych rzeczy, które cię interesują i postaraj się tak robić, żebyś miał w nich równowagę. To znaczy, żebyś codziennie zajął się czymś z malarstwa, czymś z fotografiki, czymś z rzeźbiarstwa, czymś o zwierzętach, o roślinach, o wszystkim. Ja tylko daję taki przykład. To, co lubisz, to, co chcesz, to cię interesuje, ale żebyś niczego nie wyróżniał, żebyś codziennie z każdą z tych dziedzin zajął się chociaż trochę, dobrze? No, różnorodność. Tak, chodzi o to, żeby była różnorodność i żebyś ty zachował umiar w tym wszystkim. Ja chcę, żebyś ty zaczął pracować nad sobą według tych wskazówek, że codziennie zajmujesz się czymś po trochę. Czyli jeżeli siadasz do komputera, to tylko przy nim siedzisz trochę. Jeżeli siadasz do nauki, na przykład do polskiego, to zajmujesz się polskim, kończysz, czyli odrabiasz, co masz zrobić. Daję taki przykład. Przechodzisz na matematykę, robisz, odkładasz, czyli kończysz, robisz to, co masz zrobić, przechodzisz na przykładowo coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Chodzi o to, żebyś zrobił sobie taki grafik zajęć na dzień, ułóż go i możesz go sobie modyfikować, codziennie zmieniać, ale żebyś według tego grafiku postępował. Jeżeli nie masz planu na następny dzień nowego, to wykonaj ten sam plan, który zrobiłeś dzisiaj. Jeżeli nie chcesz już robić, bo robisz ten sam plan, ten sam grafik, który raz zrobiłeś, robisz już piąty czy szósty raz i chcesz coś zmienić, to zmień na następny dzień. Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiem. W ten sposób zaczniesz się rozwijać, ale musisz zrobić grafik, według którego będziesz postępował. Jeżeli zrobisz grafik, nie możesz zrobić odstępstwa, bo umysł może ci zacząć manipulować. A, daj spokój, nie rób, nie ma sensu, to pobaw się dłużej w to albo tamto. Będzie próbował to robić. Nie, musisz być bardzo konsekwentny wobec siebie, dlatego że ty musisz nauczyć się pewnej dyscypliny, żebyś wyszedł na prostą. Rozumiesz? Rozumiem. To jest bardzo proste, tylko ty musisz chcieć sobie pomóc. Jak ty będziesz chciał sobie pomóc, to ty sobie pomożesz, bo to jest bardzo proste. Dlatego tą całą sesję dostaniesz z tymi wszystkimi wskazówkami po to, żebyś to słuchał i według tych wskazówek, żebyś się poruszał. Dobrze. Tak naprawdę to, gdy skorzystasz z naszej pomocy, będzie wszystko dobrze. Jeżeli nie skorzystasz, to my ci nie jesteśmy w stanie w niczym pomóc, bo my nie możemy cię do niczego zmuszać. My ci możemy tylko pokazać, co masz robić, jak masz wychodzić. Ale jak ty nie będziesz, Krzysiu, chciał, nikt ci nie pomoże. Rozumiesz? Rozumiem, skorzystam na pewno. Że to jest całe życie, więc nie zmarnuj tego. Bo mogą ci naobiecywać różni ludzie, różnych cudów, głupot ci nagadać, jeszcze bardziej cię w głowie namieszać. Tobie nie trzeba mieszać. Tobie trzeba oczyścić to, co myśmy dzisiaj zrobili i dać alternatywę. Czyli, żebyś wiedział, co masz robić dalej. Żebyś wiedział, jak się uczyć, jak się rozwijać, jak czerpać przyjemności z tego, co robisz. I ja uważam, że w tej sesji to wszystko dostałeś. Jak zechcesz z tego skorzystać, naprawdę wszystko idzie dobrze. Jeżeli nie będziesz chciał, twoja sprawa. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Dziękuję. Ja teraz policzę do 10, ty całkowicie odzyskasz władzę i wybudzisz się całkowicie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Jesteś tu i teraz, przyjmij władzę i kontrolę swoimi ciałami, z usłami, poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. No dobrze. Dobrze. Powiedz mi, a jak się lepiej czułeś przed sesją, czy teraz? No teraz lepiej. Lepiej teraz. Jak uważasz, ta sesja dała ci coś, czy nic? Myślę, że dała. Ale myślisz, czy jesteś pewny? Znaczy, no nie jestem tak 100% pewny, ale na tak 95, że tak. No powiedz mi, jeżeli nie jesteś do końca pewny, to powiedz, czego ci brakuje. Czego mi brakuje? W sumie to nie wiem. Nie, no raczej niczego. Jak ci niczego nie brakuje, to znaczy, że w 100% ci powinna dać coś. No to chyba dała w 100%. O, bo rozumiesz, o co chodzi? Ja ci chciałem tylko pokazać, co twój umysł zrobił. Patrz, wystarczyło, że tylko cię wybudziłem i już umysł zostawił małą furteczkę. Mówi, no nie do końca, ale co nie do końca? Nieważne co, już jest niedomówienie po to, żeby ci namieszać. Mhm. Ja ci tylko to pokazuję, nad czym masz pracować, żebyś nie miał żadnych wątpliwości. Jeżeli poddasz się pod jakiekolwiek wątpliwości, to umysł cię przejmie i zrobi ci znowu kuku, znowu cię do nocnika wsadzi. Jak nie chcesz wracać do tego nocnika, to zacznij pracować nad sobą i ty decyduj o wszystkim, nie pozwól, żeby umysł ci decydował. Rozumiesz? Rozumiem. To jest bardzo ważne. Na ten czas, ja uważam, masz wszystko. Jeżeli kiedyś będziesz potrzebował pójść dalej, a poczujesz taką potrzebę, zgłoś się, pójdziemy dalej. Ale na razie musisz coś z tym zrobić. Musisz zastosować te wskazówki, musisz wzmocnić się, podnieść się na wyższy poziom, żebyś mógł zacząć odczuwać radości, przyjemności z tego wszystkiego, co ci czeka i żebyś nie był ciężarem dla siebie, dla mamy, dla rodziny, dla wszystkich, dlatego że dopóki ty nie przejmiesz władzy nad sobą, będziesz ciężarem dla wszystkich, rozumiesz? Mhm. Wszyscy będą cierpieć z tego powodu, bo będą patrzyli, no Krzysiu taki biedny, taki niezaradny, a tu chodzi o to, że ty masz być dla nich wzorem, tym, który coś działa, coś robi, rozumiesz? Tak. To jest bardzo ważne. Krzysiu, wszystkiego najlepszego, cześć, pa, pa.